Przepraszam, myślałem, że tego pan zjeżdża. Idziemy sobie. O kurwa. Ale, ło, ale fajnie się jedzie. Prawie jak samolotem, proszę Państwa. Buja, to wiatr wieje, ale to zawsze jak to... siedzimy, dajemy sobie jakąś radę. Się przejedzie, najgorzej pod górę, nie? Ale jakoś się jedzie, proszę Państwa, bardzo ładnie. Troszeczkę adrenalina mnie brała, ale no, co zrobić, tak to wygląda. Jakiś czas. Myślałem, że na Gubałówcach się kupuje. W sensie te bilety. No to myślałem, że tam się kupują ten wyciąg osobno. No ulgowe tutaj nie sprzedają, tylko no normalne 20 zł w dół tylko kosztuje. No ale co, fajnie się jedzie, specjalnie wjechałem sobie pociągiem. Lina się przesuwa bardzo ładnie. No, będzie mi chyba hamować. Tutaj na dole jeżdżę na nartach. Na nartach jeździć, na nartach nie umiem jeździć właśnie, bo kurde, to jest dużo nauki. Sobie powolutku jedziemy. Ciekawie to jest. Przepraszam, że mi się trzęsie ręka, ale no adrenalina zawsze bierze. Chociaż kiedyś pierwszy raz jechałem wyciągiem pod górę, to, no to nie lubiłem. Jak samolotem prawie w dół się zjeżdża. Troszeczkę buja, ale to co zrobić, tak na tym się nie poradzi inaczej, żeby nie bujało. Tam Tatry, Giewont, tam krzyż widać. O, krzyż widać. Ktoś sobie zjeżdża na dół szybciej. Ktoś po prostu u mnie uczył się, ale na wyciąg bardzo powoli jedzie. Machają i tam bardzo mili ludzie. Wczoraj miałem taką sytuację na dworcu Zakopanem na Spyrkówce. Normalnie konduktorka się do mnie przyczepiła, że robiłem zdjęcia pod filmem właśnie ED72012 i nagrywałem. Maszynista uśmiechnięty. Popatrzył się uśmiechnięcie na mnie, a konduktorka się do mnie przyczepiła, że w sensie, o, będziemy hamować, bo tu tego raz chwilę będzie bujało. O, jedziemy. Ja zawsze nie lubię właśnie takich zatrzymywał, bo to tak się buja na dół, w górę i to tak troszeczkę ciśnienie bierze duże. No ale tutaj ludzie wysiadają, to wiadomo, że lekko musi przyhamować. Tutaj mam w kieszeni, żeby mi dziś nie wypadł, już nie będzie problem wejść pod tą górę, to ślisko jest. Tu kolejni sobie zjeżdżają na nartach ludzie. Tam widać Tatry. Nie wiem, czy to wschodnie Tatry, tam zachodnie są w tamtym kierunku, tam zachód słońca, to jest widok na Zakopane. Bardzo pięknie to widać, wszystko z takiej góry to. Teraz będzie powrót
na centrum miasta, na Chramcówki. Za chwilę zjadę, wyciągnę jeszcze troszeczkę i będę zjeżdżał. Ciekawie się jedzie, mam teraz być jakieś takie. Jakiś tam sfilmuję mój wyciąg, jak to wygląda właśnie. Tatry teraz odsłonięto drzew. Tak wyglądają Tatry całe. Giemont jeszcze raz filmuje szybko, to zbliżamy się do tego. O, ręka się trzęsie, tak wygląda krzyż na Giemoncie z przybliżenia na jakieś 37-krotny zoom. Jakiś kolejny wyciąg zaczyna się na narciarzy. No jeszcze trochę będziemy zjeżdżać. Myślałem, że już końcówka trasy, to jeszcze trochę. A tu zbliżamy się powoli do końca. Tam będzie zaraz nam zdjęcia będą tu mi kurwa robić. Już się Tatry filmuje. Ten wyciąg jest krótki, bo to jest stąd do narciarzy. Ludzie zjeżdżają. A tu już zbieramy się po do końca podróży wyciągiem krzesełkowym. Ciekawe, czy te zdjęcia robią tutaj gdzieś. Zawsze kurwa robili tu zdjęcia. Uśmiechnij się, jest. Ja pierdzielę normalnie. Uśmiechnij się, będzie zdjęcie. Nie, dzięki, nie chcę zdjęcia. Tak to jest, kurwa, robią zdjęcia ludziom, którym się to nie podoba. Chociaż ja tam mam wyrąbane w to, że robią zdjęcia. Skoro ja tam do zdjęć ktoś lubi, tam nie podchodzę zbytnio do tego tak wrażliwie. No i zbliżamy się do końca. No i teraz gdzieś tam trzeba wyjść. 200%. Mam nadzieję, że pozostało 60%. Tam się schodzi. Tak, tam z góry wjechałem. Wygląda. Dobra. Kończę nagrywać.